Od wielu lat zawodowo byłem związany z polityką, pracowałem dla wielu partii. Ostatnie kilka lat byłem rzecznikiem prasowym wojewodów z Prawa i Sprawiedliwości i z PO. Jedno mogę powiedzieć na pewno, te partie nie różnią się niczym, mają jeden cel, wyciągnąć twoje pieniądze. Dlatego to nie była łatwa decyzja. Pierwszy raz zapisałem się do partii politycznej, do Unii Polityki Realnej. Serdecznie zapraszam Państwa do urn wyborczych, a w szczególności sektor prywatny, szefów małych, średnich oraz dużych firm, ich pracowników. To tak naprawdę o Was toczy się bój. Tylko nie popełnijcie błędu. Dodatkowe przepisy z Brukseli mogą zniechęcić do dalszej działalności gospodarczej w Polsce. Tylko Unia Polityki Realnej może zagwarantować Wam, zgodnie z maksymą rzymską, chcącemu nie dzieje się krzywda. Głosuj na UPR, lista numer 1. Jako jeden z niewielu komitetów wyborczych Unia Polityki Realnej nie ma spadochroniarzy. Nasi kandydaci, również jedynka, są mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy najwyżej notowaną kobietę wśród wszystkich komitetów wyborczych, które startują do Europarlamentu. Jest na miejscu drugim, jest to nasza koleżanka, pani Irena Maciejewska, startuje u nas z miejsca drugiego.